Witamy ponownie, z tej strony Hebdinia i Tyborek. Cześć wam, ja jestem Tyborek. Dzisiaj zagramy w Ork Must Die 2. Witajcie po długiej nieobecności. Wiecie, wakacje i te sprawy. No dobra, to skoro nie możemy, który był koszmar, to bierzemy mag bitewny. I tak byśmy nie dali rady. Ale gotowy? Nie. To tak czy inaczej akceptuj. Jakbym był gotowy, to bym kliknął ready. Klikaj. Noob. No dobra, to może coś o grze powiemy. To poczekaj, po filmiku. Czy taki miał być koniec? Otoczona, w pułapce, pozbawiona mocy, zasługiwałam na wiele więcej. Ja byłam ich celem. Kiedyś byłam ich królową, teraz oni moją zgubą. Nagle znikąd pojawiła się szczelina. Była inna, słaba. Poczułam iskrę powracającej mocy. Zbyt mało, by kontrolować umysł choćby jednego orka. Jednak była to szansa na ucieczkę. Gdy tylko przeszłam, ujrzałam jego. Stał tam z tym swoim tępym uśmiechem wymalowanym na głupkowatej twarzy. Miałam mu do powiedzenia tylko jedno. Uciekaj! Okej, pomij. Potem wgram to. O, okej. Dobra, Tybor tutaj gra kobitką. Dziewką. Można by rzec. Odzwierciedla jego charakter. Wal się. Wiesz, co możesz z tą rzeczką zrobić? Ole fajne. Dobra, no to coś powiedzieć o tej grze. Jak tytuł wskazuje, to już jest druga część. Genius. Nie no, ogólnie już mieliśmy okazję pograć sobie w pierwszą część. Konkretnie miałem okazję, Adrian jak pijawka po prostu poszedł na Steamie. Ale teraz już to zakupiłem, więc możemy grać. Dokładnie. Tutaj wybieramy broń oraz przedmioty, którymi będziemy niszczyć orki. Ale już jakieś podstawowe są, wiadomo, pierwsza misja. No to ty weź sobie na drugiej stronie postaw te swoje. O, właśnie, co to jest. No i właśnie jak widać, każda z klasy ma początkowe... Każda z klas, nie ma tu nikt tej klas, ty. No, klasa babka. Jest babka, facet. No dobra, nieważne, zaczynajmy. Tak. Już, tak, kliknąłem gotowość. No to jedziemy. Ponieważ gramy we dwóch, no to orki są troszkę silniejsze. Wypróbuj se prawy. A co to? Aaa. Wtedy one same siebie atakują. Pukam się nawzajem. Dobra, prosto w rower walki. Ale chyba będę musiał rzucić na 6, bo czuję lagi. Ale sieka. Każda z broni ma jakieś dwa tryby ataku. Niektóre przedmioty mają bierne. Bez użycia coś dodają. Oh shit. Gdzie ty jesteś? Ja wiem, zgubiłem się gdzieś. Czekaj chwilę. To jest pierwsza misja, więc jakiegoś problemu raczej nie będzie. Z zniszczeniem. Szczególnie, że gramy ją już trzeci raz. No i zdradziłeś nas, że ćwiczyliśmy, jak to przejść. Jak ćwiczyliśmy? Jesteśmy doświadczeni graczami, graliśmy pierwszą część, tak? Więc wiemy, co w trybie piszy. Dawaj, kurde. Tutaj trzeba męczyć od razu na wyjściu. Agresywna laska z ciebie ogólnie. Rozumiem, Tybor, że ty też będziesz czasami nagrywać. Ty pokażesz widok ze swojej strony. Pewnie będziecie mieli wygląd na mój tyłek i na cycki. Super. Nawet nie będą mieli czasu krzyknąć. Ty mi niedługo przycisk od myszki wyściągnie.
A ja ty widzisz, że możesz ładować ten? Patrz. No ja nie mogę niestety. Bim. A, bo ty lewym ładujesz. No. A ten specjalny też możesz? No, niezłe, niezłe. A to manek ci zabiera? Chyba nie. Wiesz co, nie wiem czy to jest na sens budować dalej te pułapki. Zaczynajmy. Dla zasady idy i można. Odczuwasz jakiś... Znowu mnie ścięło. Odczuwasz jakiś... większy damage, jak ładujesz? No raczej, no ich pychą też. To jak widać, moim podstawowym atakiem jest strzał, a specjalnym odpalenie granatu. No nie, to z dużej filozofii nie ma, jeżeli chodzi o tą grę. Tak. Strzelić, zabić, postawić pułapkę, wygrać. Potem się ciekawie robię, jak więcej jednostek atakuje. Jakieś specjalne. A tak. Wtedy zmusza wręcz do myślenia. Oczywiście gra typu Tower Defense, więc można kupować jakieś ulepszenia, dodatkowe bronie. Tak? No tak, no. Nie widziałeś, że w księdze można? Sam kupiłeś. Pierwsze przyrządzenia orczego znaczy... losu. Ork aport! A gdzie za niej, jak tu skacze? Mogę tu skoczyć? Ale gdzie? Na drugą stronę? Tylko żebyś nie spadł, bo wtedy punkty stracimy. Nie będziemy mieli full czaszek. Weź tu wracaj. No to przestawię, żeby ten wózeczek jeździł w inne strony. A jeśli by orki tam dalej zaszły, to wózeczek będzie rozjeżdżać. Ale na tej misji, w tej misji się raczej nam to nie przyda. No chodź, kończymy to, ostatnia fala. Czekaj, ja próbuję do wózka skoczyć. Nie uda ci się, to jest tylko grafika. Ej, mogę. Tak, jedziesz? Nie, jeszcze nie, ale chyba skoczę. Dobrze, dzięki, że pomagasz. Albo jednak nie. Tylko nie spalni. Widzę, że z artylerii robisz. Dobra, tak jak sam grałem na tą pierwszą misję, to były te podstawowe orki. Te, które tu mamy, to nie wiem, w której wchodziły. Trzeciej, czwartej misji dopiero. Jestem ciekaw, co będzie wtedy, w tej trzeciej, czwartej, jak gramy razem. Oho, będę miał... Zabijanie jakieś kombo 13 było chyba, jak dobrze spojrzałem. A nie, jeszcze punkty 13. Te 13 punktów. Jak tu... kurde... Wow, gonią mnie. Wierzyj się. Ja tutaj... Dobry taniec. Taniec zwycięstwa. Przyjemna gierka, dobra sieka. 5 czaszek i dodatkowe 4. Ile jesteś dodatkowych? 3. Nie wiem, od czego to jest zależne. Wydaje mi się, że od ilości kto ile zabije orków. Dobra, co można kupić? Pułapki. No jak widać, jest dość dużo do wyboru w kwestii pułapek. W broni też niemało. Oraz przedmioty. No, jest z czym wybierać, jest z czym wybierać. O, wygląd nawet można sobie kupić. Tego nie widziałem. Te? To zostanie zakładka. No dobra, no to na tym kończymy. Do zobaczenia w drugiej rundzie. Nie rundzie, misji. Misji, pożegnaj się, a nie. See you soon, bitches.